Życie w Katowicach będzie jeszcze droższe. Po regularnych w ostatnich miesiącach podwyżkach cen wody i ścieków od września rośnie też opłata śmieciowa. Wprawdzie urzędnicy nazywają ją korektą, ale to zwykła prawie 34-procentowa podwyżka. Dla czteroosobowej rodziny będzie to oznaczać wydatek na śmieci wyższy w skali roku o prawie 430 zł. Paweł Jędrusik. Wprawdzie wyliczoną przez katowickich urzędników stawkę muszą jeszcze przegłosować radni, ale to będzie tylko formalność. Od września mieszkańcy Katowic zapłacą więc miesięcznie nie 26 zł 30 groszy, a aż 35 zł i 20 groszy od osoby za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Nas jest dwie osoby, także to 18 zł licząc dodatkowo więcej. No ale biorąc pod uwagę, że wszystko drożeje, no więc na pewno odczujemy to. Wiadomo, jak to jest z synami. Każdy by chciał jak najmniej płacić po prostu. Tak to wygląda. No. Żyjemy w takim, a nie innym państwie, gdzie wszystko jest droższe jak w całej Europie. To jest zdzierstwo, zdzieranie pieniędzy od ludzi. No przecież nosi się tak jak zawsze, a drożeje. Patrząc z takiej strony ekonomicznej rodzin większych, w sensie nie większych, no ilościowo, osobowo większych, no to będzie zdzierstwo. Ale niestety, gdybyśmy wszyscy autentycznie segregowali tak, jak powinno być, na pewno te koszty byłyby inne. Jak łatwo policzyć, im większa rodzina, tym bardziej odczuje planowane podwyżki. Miasto chęć podniesienia ceny argumentuje kilkoma czynnikami, między innymi wzrostem płacy minimalnej, wzrostem kosztów energii i paliwa, czy stawek opłaty marszałkowskiej. Warto zwrócić uwagę na to, że jeżeli patrzymy na miasta okoliczne, to nawet te stawki po korekcie, która będzie oczywiście głosowana i uchwalana przez Radę Miasta, są i tak w porównaniu do innych miast, no w zasadzie po tej korekcie te stawki są bardzo podobne. Dlatego, że w Katowicach mówimy o tym, że ta stawka miałaby wynosić 35 zł i 20 groszy. Dla porównania w Dąbrowie Górniczej to jest 38 zł, w Rudzieśnowskiej 37, a we Wrocławiu nawet ponad 40 zł. Ale są też miasta, w których jest znacznie taniej. To m.in. Jaworzno czy Sosnowiec, w którym cena nie była podnoszona od grudnia 2020 roku, a stawka 27,70 zł od osoby ma obowiązywać przez najbliższe 2 lata.